Cześć! W tym filmie chciałbym pokazać Wam, jak zrobić proste i wygodne fotele ogrodowe. Zapraszam na film. Do projektu potrzebujesz desek 8x2 cm. Ja robiłem z dębu od podstaw z tarcicy nieobrzynanej, ale Ty możesz użyć dowolnego drewna i kupić gotowe deski. Dokładne wymiary elementów pokażę za chwilę. Szybkie rozcinanie tarcicy na lamele, struganie, później grubościówka, a następnie docinanie elementów na konkretny wymiar. Dziesięć sztuk na 40 cm, 4 sztuki na 55 cm, 2 sztuki na 62 cm, 4 sztuki na 70 cm, 2 sztuki na 115 cm i tutaj wyjątek, bo na 11 cm szerokości i długość 70,5 cm. Wrzucam rysunek techniczny. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta. Teraz to trzeba jakoś połączyć. Ja zastosuję lamelki, ale jeżeli nie masz lamelownicy, to można również skręcić na długie wkręty. Tylko dobrze wcześniej nawiercić i zabić drewnianym kołkiem. My to do roboty. Przed sklejeniem docięte elementy szlifuję i zaokrąglam krawędzie. Tak, aby żadna się nie wbiła drzazga. Jak to się mówi? Widzieć drzazgę w oku bliźniego, a w swoim oku belki nie widzieć. No tylko, że to powiedzenie nie ma nic wspólnego z tym filmem. Teraz muszę zrobić dwie takie ramki, to będą boczki i je po prostu skleję na lamelki. Jak widać, robota mi się klei. Chłe, chłe. Teraz trzeba poczekać, aż ładnie się sklei.
odcinki wykorzystam jako podpórki do podłokietników. Zaznaczam 55 cm od przodu, w zagłębiarce ustawiam kąt 10 stopni, a następnie ucinam. Włączenia smaruję klejem i skręcam siedzisko do dołu. Zaznaczam 40 cm od dołu. Pod kątem 10 stopni robię wcięcia na głębokość 10 mm. Wszystko po to, aby siedzisko wchodziło w boki i była lepsza wytrzymałość fotela. Następnie połóż boczek na stole. I nie mam na myśli tego do jedzenia. Połóż siedzisko i zaznacz miejsce wycięcia na oparcie. Następnie robię wycięcia 8 na 2 cm w bokach na poprzeczki.
wszystkie elementy gotowe. Czas na składanie wszystkiego do kupy. Stolarstwo jest takie relaksujące, zwłaszcza gdy wszystko ładnie pasuje i dobrze wychodzi. Prawie gotowe. Zostaje przykręcić podłokietniki, ale najpierw trzeba zrobić małe wcięcie na siedzisko. W rękę biorę piłę japońską. Później zostają dwa puknięcia dłutem, no może trzy. Dobra, wiele razy trzeba puknąć. Uzupełniam ubytki w drewnie poliamidem. Zostają ostatnie szlify oraz impregnacja. Ja użyłem olejowosku bezbarwnego, ponieważ jestem fanem naturalnego wyglądu drewna, a dodatkowo zostawia naturalność w dotyku. Ty możesz oczywiście wykonać taki fotel po swojemu. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzu. Powodzenia w realizacji projektu. We'll be right back.
Tyle roboty, w końcu można usiąść. Ale czy usiąść z wrażenia? Odpowiedź na to pytanie zostawiam Wam. Mam nadzieję, że film się podobał i do zobaczenia w kolejnej realizacji. Cześć! A już w kolejnym filmie pokażę, jak zrobić takie donice. Format filmu będzie nieco inny, więc mam nadzieję, że do zobaczenia.